Właśnie odmówiono mi sprzedaży tradycyjnego chińskiego fast fooda, coś typu tortilla z jajkiem i tak dalej, ze względu na to, że chciałem zapłacić gotówką, a oni przyjmują płatność tylko WeChatem. No to może pora wspomnieć, co to jest WeChat. WeChat to taka aplikacja przypominająca trochę Facebooka, wiadomości i wszystko naraz wrzucone do środka. A poza tym, tak jak słyszycie, WeChat wypiera powoli wszelką formę płatności tutaj w Chinach. Ma się jakiś kod QR i za pomocą tego kodu QR płaci się za wszystko. Każdy z tych namolnych taksówkarzy na skuterkach, o których mówiłem, ma swój własny kod. Skanujesz go, w ten sposób uiszczasz u niego płatność. Każdy straganik, nie straganik, tak samo. Do posiłku jest przypisany kod, skanujesz kod, płatność uiszczona. Także nie mogę sobie zjeść czegoś, na co miałem ochotę, ponieważ chciałem zapłacić gotówką, a nie mam WeChata, tak? Szkoda.